Jesteśmy w Canton w Karolinie Północnej i zaraz się spotkamy z tymi kolesiami. Nasz destylator został skradziony i próbujemy go odzyskać. Ten koleś wybrał miejsce spotkania. Ze względów prawnych chcę się upewnić, że wszyscy są bezpieczni. Musiałem obwiesić samochód kamerami. Jesteśmy sami z Rogerem. Mike chciał się pojawić przed kamerą, więc to uszanowaliśmy i nie skupiamy się na nim. Musimy być blisko. Jesteśmy na miejscu i czekamy. Jadą. Widzisz, jest w bagażniku tego auta. Owinięty folią. Przyjechał starym, poobijanym autem z wybitą tylną szybą. Na bank to nasz człowiek. Dosięgniesz tego słoika z bimbrem? Myślałem, że jedziemy do magazynów, ale on je ominął i podjechał do starej przyczepy. Zaskoczył mnie, bo wjechał w ślepy zaułek. Stanąłem tak, żeby nie mógł wyjechać. Jeśli w aucie jest destylator, wraca z nami. Jasna cholera, to moja siostrzenica. Boże, nie pozwól, żeby stała jej się krzywda. Siostrzenica Rogera jest z tym gościem. Koleś jest w niej zadłużony i jej ufa. Zapłacisz mu? Co zrobisz? Najpierw muszę go zobaczyć. Wysiedliśmy. Roger dał mu słoik, ten go powąchał i się napalił. Oczywiście, że był gotowy przepakować towar, wziąć gotówkę i jechać. Więc postawiłem wiadro z fałszywym alkoholem na ziemi, a on się napalił jeszcze bardziej, żeby wystawić aparat z jego auta. Otworzył drzwi. I proszę bardzo. To nasz destylator. Wyciągnęliśmy go, a on się ekscytował. Widać, jak niesiemy kocioł z Rogerem. Dotarliśmy do paki pick-upa, a on szedł za nami z częściami. Niósł je do nas, żeby nam pomóc z załadunkiem. Już liczył kasę na następną działkę. Załadowaliśmy, a ten pyta, gdzie gotówka? Wtedy mu powiedziałem, że nic nie dostanie, bo to mój destylator, który sam zbudowałem. Wkurzył się, ale już miałem rękę na broni. Powiedziałem, żeby się cieszył, że go nie zatłukłem i ostrzegłem go, żeby nie sięgał po broń. A on na to, że nie ma broni i podciągnął koszulę. Odparłem, żeby zapomniał o sprawie i że jedziemy. Wtedy siostrzenica Rogera wskoczyła do mojego auta. Dokąd ona się wybiera? To jeszcze bardziej go rozjuszyło. Myślałem, że się dogadaliśmy, a wy mi wszystko zabieracie? Okazało się, że się go boi i chce od niego uciec. Zabieracie ją? A ja mam na to patrzeć? Nic jej nie jest, zapewniam cię. Kolesia zatkało, zaczął się miotać i nie mógł nawet wymówić słowa. Chłopie, uspokój się, opanuj się. Zaczęliśmy cofać, a jemu kompletnie odbiło. Chyba nie ma broni. Nie wiem, Roger, to wariat. Chciałem już tylko stamtąd odjechać. Jestem przerażona. Przykro mi, że jesteś w to zamieszana. A ja dziękuję ci z głębi serca. Wtedy się obejrzałem. A on był tuż za nami. Jedzie za nami. Siedział nam na zderzaku. Lepiej odpuść. Jedzie. Tak, to wariat. To znany przestępca, niebezpieczny, być może uzbrojony. O tej porze może być już naćpany. Uważaj. To glina? Bogu dzięki. Zjedź tutaj. Koleś zaatakował nas na drodze, a gliny to widziałem. Właśnie skręcił. Tam mieszka. Właśnie tam. Widzieliście ten srebrny samochód? Gonił nas przez miasto, skręcił w następny zjazd. Pewnie ścigają go listami gończymi. Co mu tyle zajmuje? To stresujące. Jerry pojechał do bandziora, który nas okradł. Modlę się, żeby wrócił z destylatorem i w jednym kawałku. Szpuny zrobią wszystko dla działki. Może przywiązał Jerry'ego do jakiejś kłody. Moim zdaniem przyparty do muru Jerry stanie się niedźwiedziem i da sobie radę. Możliwe, mam nadzieję, ale nie znam go z tej strony. Wcale nie chcę. Mam nadzieję, że jeśli go przyprą do ściany, będzie się bronił.
Tak myślę. Każdy by się bronił. Pewnie się czuje tak, że aż go boli w żołądku. Jak my wszyscy. Na szali jest nasze utrzymanie. Będzie praktycznie po nas, jeśli nie odzyskamy destylatora. Dlatego cieszę się, że siedzisz tu ze mną. Bez niego nasz sezon już się skończył. Chrzanić destylator. Najbardziej teraz się martwię o Jerego. Znam jego mentalność. Czasami jego podejście się sprawdza, ale gdy robi się ciężko i musi się stać coś złego, to podejście mu nie pomoże. Nic mu nie będzie. Musimy się czymś zająć, bo zaraz wydepczesz dziurę w ziemi. To chyba Jerry. Ma destylator na pace. Dawaj, Jerry. Jerry podjechał i zatrąbił, a na pace miał nasz aparat. Wrócił cały i zdrowy. A tylko to się liczy. Odzyskałeś go. Nie wiem, jak Jerry i Roger tego dokonali. Ale chylę czoło. Co tam się stało? Nie uwierzyłbyś, gdybym ci powiedział. Takich historii nie da się zmyślić. Odzyskaliśmy destylator. Koleś ruszył w pościg na drodze i nie wiedziałem, czy do niego strzelać, czy go zepchnąć. Próbował nas staranować i zrobił to na oczach glin. Ruszyli za nim i zaraz go dorwali. Nie wiadomo, kiedy wyjdzie. Słyszałem, że był wielokrotnie notowany, więc mogą go nigdy nie wypuścić. Z takimi idiotami nigdy nie wiadomo. Cieszę się, że wróciłeś w jednym kawałku. Koleś dostanie takie zarzuty, że na długo trafi do więzienia. Mam nadzieję, że się zresocjalizuje. Wracamy do akcji. Trzeba sprawdzić, czy destylator nie jest uszkodzony. Jeśli tak, musimy go naprawić i wrócić do lasu. Zakończymy sezon z rozmachem i napełnimy kieszenie. Mamy jeszcze czas pędzić. Tak jest, kuzynku. Jedziemy na wycieczkę. Wreszcie zrobiliśmy alkohol z czasów prohibicji, używając wody z Hot Springs. Pojechaliśmy do Goniego, ale nas pogonił. Nie dał nam szansy na sprzedaż. Ale tak jak podejrzewałem, nagrał mi się, żebyśmy przyjechali na Trail Rides, bo ma dla nas dobre wieści. Co jest grane? Chcesz potańcować, Joe Boy? To nazywają tu Trail Rides. Za dnia urządzają wyścigi konne, a wieczorem imprezują. Sprzedają tu masę alkoholu. Trzeba znaleźć Goniego. Wiem, co zamierza. Chce nam pokazać rynek zbytu i zacząć rozmowę o sprzedaży hurtowej. Wie, że większa ilość obniża cenę. Jak tam, ziomeczku? Goni Shakur. Nie ma pojęcia, że mnie to nie przeszkadza, bo jeśli bierze hurtowo, my sprzedajemy więcej, a ja wolę zarobić mały procent od dużej ilości niż duży od małej. Wiem, że ostatnio było dziwnie, ale potrzebuję więcej tego, co przywieźliście do studia. Tyle tu ludzi. Ale cena, którą podaliście, to jakaś bzdura. Dam 29 za litr. Nie. Widzieliście, ile tu ludzi? Za dużo przy tym biegania. To odbywa się co 2 tygodnie, sami widzicie. I wystarczy 57 litrów raz na 2 tygodnie. Sami widzicie i słyszycie. Więc pogadajmy o interesach. O sprzedaży hurtowej. 57 litrów po $32 co 2 tygodnie. Może być. Macie coś dzisiaj? Możemy przywieźć. Rozkręcamy interes. Mamy ciągłość. Dostarczamy 57 litrów bimbru i dostajemy gotówkę do łapy. Wiem jedno. Powolny ruch jest lepszy niż żaden. Jedziemy. Sprawdźmy, co oni wymyślili. Biz zadzwonił, że chcą nam coś pokazać. Chodzi o ten interaktywny koktajl albo kapsułki z bimbrem. Panie i panowie, zapraszamy do naszej wykwintnej restauracji. Cieszę się, że Joe i Biz są podekscytowani, ale nie wiem, co powiedzą Mark i Digger. Szybko coś wyjaśnię. Porzuciliśmy pomysł z rozpuszczalną kapsułką i przeszliśmy do jadalnego koktajlu.
Zrobiliśmy jagodowe mojito z ozdobami w środku. Patrzcie na tego malucha, borówka pływa sobie w środku. Ale to mogą być kawałki truskawek, brzoskwinie. Zmieniliście tylko sposób podania. Damy radę zrobić tyle, żeby wystarczyło na imprezę? Jedna osoba zrobi 60 w godzinę. Wspaniale. Nie wiedzieliśmy, że to wykonalne. Chcemy, żebyście ich skosztowali. Dobra, do dna. Nadzwyczajne. Nie ma w tym nic nieprzyjemnego. Ten koktajl jest cudowny. Od razu czuć tę borówkę, a mięta długo się trzyma. Boże, błogosław Amerykę.